Ludzie są bardzo szczodrzy i to nie zawiedliśmy się na nich, nigdy się nie zawodzimy przy takich akcjach. Przynoszą wszystko to, co jest tak naprawdę potrzebne. Na ten moment transport jedzie do Chełma, do Chówca, naszego bratniego. Tam będą przekazywane rzeczy do pociągów, do samochodów, rzeczy podzielne, czyli soczki, batoniki, wody, musy owocowe, to, co dziecko może wziąć do rączki. Ale też potrzebne są inne rzeczy, takie jak pampersy, zasypki, sudokremy, mleko modyfikowane, no za tym idą buteleczki, tak? Chusteczki nawilżane. To wszystko jest bardzo potrzebne i tak naprawdę nie tylko na dziś, na jutro, tylko to jest na razie działanie ciągłe. Ale prawda jest też taka, że dzieci potrzebują pocieszenia, więc jeżeli ktoś będzie chciał przekazać malowanki, bloki, kredki czy maskotki, to też jest to niezwykle ważne. Dzieci przyjeżdżają w okropnym stanie, są spłakane, zestresowane, przerażone i też musimy im troszeczkę dać poczucia bezpieczeństwa na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Czy już w Białej pojawiły się jakieś osoby z Ukrainy? Z tego, co wiem, to tak, natomiast wszyscy oni są zagospodarowani, są wśród znajomych, przyjaciół, rodziny, natomiast no, będziemy reagować na bieżąco, jesteśmy przygotowani na różne sytuacje. Jak pani odbiera tą całą sytuację? Tak po ludzku jestem przerażona. Jako harcerz nie widzę innej możliwości jak działania. Fajne jest to, że ludzie sobie wstawiają na Facebooku zdjęcia z flagą ukraińską, ale to nie zmienia faktu, że potrzebujemy działać, potrzebujemy im pomagać, uczyć dzieci aktywnego pomagania. W każdym wieku tak naprawdę, żeby one miały poczucie, że trzeba się podzielić, trzeba wspierać, bo my nie wiemy, co będzie u nas jutro. Bardzo dziękujemy. Za dziewczynkę, to są. Przede wszystkim tak, jestem mamą dwójki dzieci, wiem, co te kobiety przeżywają, wiem, w jakich strasznych warunkach się znajdują, jeżeli chociaż w tak mały sposób, jak przekazanie ubranek po córce, artykuły pierwszej potrzeby, mogę im pomóc, jak najbardziej. Jak pani odbiera tą całą sytuację na Ukrainie? Nie powinno się stać. XXI wiek, a dzieją się tragiczne rzeczy. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby pomóc i żeby z tym skończyć przede wszystkim.